Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaproponować grzybki z cebulką, można powiedzieć wigilijne, no bo to głównie taką potrawę przyrządzamy właśnie na Wigilię. Film będzie naprawdę dość szybki, bo dość szybko to się przyrządza. Nie potrzebujemy tutaj dużo składników, bo tylko potrzebujemy grzybki, cebulkę, trochę masła, sól i pieprz i to wszystko. No a my teraz zabieramy się do pracy i pamiętajcie w komentarzu napisać mi, jaką wersję Wy robicie grzybków. No bo wiem, że niektórzy dodają tutaj jeszcze inne składniki. Z chęcią chciałbym te składniki poznać i może w przyszłości wypróbuję i zaprezentuję też Wam właśnie na moim kanale. Zapraszam i zaczynamy. Ja grzybki będę robił z porcji około 50 gramów. Co w pierwszej kolejności zrobimy? No grzybki opłukam sobie teraz zimną wodą. Zrobię to dwa razy i po opłukaniu przerzucę sobie je do naczynia, do tej właśnie miski. Zaleję je wodą i będę sobie je moczył około 2-3 godzinki. No i grzybki zaczynają się moczyć. Grzybki, jak widzicie, moczyły się już tutaj u mnie kilka godzin. Teraz grzybki sobie przelałem do garka. Garnek wstawiam sobie teraz na gaz i grzybki będę sobie gotował do miękkości. No, zajmie mi to około pół godzinki, może trochę więcej. Teraz w międzyczasie możemy sobie podczas gotowania grzybków przygotować cebulę. Cebulę na razie tylko jedną. Później w trakcie stwierdzę, czy damy jeszcze jedną, czy nie. Cebulę tylko przekroiłem sobie na pół i teraz kroję sobie tutaj w takie piórka, nie za grube, dokładnie w takie coś. Cebulka pokrojona, grzybki gotują się już około 20-25 minut, więc jeszcze około 5 minutek będę sobie je odcedzał, ale zanim to zrobimy, najpierw, tak jak widzicie, mam już tutaj kostkę masełka około 50, może nawet 80 gram. Rozpuszczam sobie masło i zaraz zacznę sobie szklić cebulkę. Masło rozgrzane, cebulkę właśnie sobie tutaj teraz wrzuciłem. No i teraz musimy cebulkę sobie zeszklić, a w międzyczasie odcedzimy sobie teraz grzybki. I teraz taka mała uwaga, nie wylewajcie wody od grzybków. Wodę zostawcie, zaraz Wam powiem, do czego Wam się może przydać. No i jak widzicie, wodę mam tutaj obok. Co z takiej wody możemy zrobić? No z takiej wody możemy na przykład zrobić sobie wyśmienitą zupę grzybową. Gdy tą wodę sobie powąchacie, zresztą nawet nie trzeba, wystarczy stać obok, unosi się naprawdę wyśmienity aromat grzybów. Ja tą wodę odstawię sobie na bok, bo ona też może nam się przydać jeszcze do grzybów, które właśnie teraz robimy. Grzybki odcedzam, cebulka jak tylko się zeszkli, automatycznie zaraz dodamy sobie grzybki. No i proszę bardzo, cebulkę mam już zeszkloną, zaczyna tutaj ładnie mi się rumienić. No więc teraz jest dobry moment, aby dodać grzybki. Grzybki mam dodane. Przemieszam to delikatnie z tą cebulką i możemy od razu teraz osolić i to możemy też dać tutaj pieprzu. Sól oczywiście dajemy do smaku, więc soli dajemy tyle, ile potrzebujemy. Ja tutaj sypię takie dwie małe drewniane łyżeczki. To są naprawdę malutkie łyżeczki, a pieprzu dam taką jedną szczyptę. I teraz zmniejszam sobie palnik, tak żeby tu aż tak mocno mi tutaj się to nie smażyło. I teraz będę tutaj to podsmażał około 10-15, no 20 minut to już maksymalnie. I pod koniec tego podsmażania posmakuję sobie, czy nie jest za mało słone, czy nie jest za mało pieprzu. I ewentualnie dodamy troszeczkę tej właśnie wody, tego wywaru z tych grzybków. Grzyby już ponad 10 minut tutaj sobie obsmażam. Dość robi się sucho na patelni, więc teraz wlejemy trochę tego wywaru. Wywaru dam tylko tutaj na razie dwie takie chocheleczki małe, bo nie chcemy, żeby te grzyby nam tutaj w tym wszystkim pływały. To ma tylko tutaj się ładnie zwilżyć i teraz myślę, że jeszcze 5 minutek maksymalnie i grzybki będą gotowe. No u mnie trwa już to wszystko tutaj około 17 chyba minut. Posmakowałem przed chwilą grzybki. Pieprzu wystarczy, soli wystarczy, no grzybki rewelacyjne. Uwielbiam takie grzybki. Jeżeli ich nie robicie na Wigilię, zróbcie, nie pożałujecie, a zobaczycie, jak wszyscy będą chcieli zjeść ich jak najwięcej, bo są naprawdę bardzo smaczne. Palnik mam już wyłączony. Teraz szybko przełożę to na salaterkę i zaprezentuję Wam, jak to wyśmienicie wygląda. No i grzybki na talerzu. Teraz nie pozostało nic innego, no jak po prostu zacząć je konsumować. Jeżeli takich grzybków jeszcze nie robiliście, no to je zróbcie. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam smakowały, albo napiszcie mi w komentarzu, jakie wersje Wy robicie. Czy dodajecie jeszcze do tych grzybków coś, czy tylko robicie same grzybki.
i tylko cebulka. No mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam na mój kanał, jest naprawdę wiele, dużo ciekawych propozycji. A teraz zapraszam już Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!